No i jak wygląda taki koszyk? No. Robi to wrażenie? No. To weźmiesz sobie do domu. Witam ponownie państwo. Dzisiaj jest bardzo specjalny dzień, bo ja wróciłem na polski wsie. I wróciłem do bardzo specjalnego miejsca, bo dzisiaj wrócimy do gospodarstwa La Fuente u Grzegorza Ciechomski. Chodźmy do pomidorów zanim się garanca zrobi. Bo, bo potem się. będzie 50 stopni w tym tunelu. Zaprosiłeś mnie dzisiaj, bo chciałeś pokazać nam twoje tunele. T to jest nowy element gospodarstwa. Tak, tak. <noise> no tak, zbudowałem na wiosnę nowy tunel. Bardzo szybko i tanio, metodami gospodarczymi i jest to nowy pomysł na konstrukcję tunelu, zaczerpnięty głównie od Łukasza Nowackiego. On to wymyślił, żeby to tak zrobić, a resztę to już jakoś ja sam sobie tutaj dopracowałem, ale bardzo jestem z tego zadowolony. Bardzo to fajnie działa. Udało się to zbudować szybko, bardzo tanim kosztem. I pomidory są bardzo ładne, także chciałem ci to pokazać. Ale powiedz ludzi, gdzie goś, jak był sezon w tym roku, jak się czujesz, no co się dzieje tutaj, bo dawno nie byłem. Sezon bardzo marny, bo susza straszna w tym roku, także generalnie słabo. ta susza jeszcze gorzej niż w zeszłym roku, jeśli chodzi o suszę. No, wśród. Dwa tygodnie temu to trochę padało, no ale ta woda od razu wsiąkła, ee, sporo odparowało, także już znowu zaczyna się robić sucho, już by się przydał znowu następny deszczyk. Także no generalnie słabo, ale pomidory bardzo ładne. Pomidory to jest coś, co w tym roku mi się bardzo udało. No zawsze jest tak, że coś się tam nie uda, a coś się uda, więc pomidory się w tym roku udały. Pomidory są bardzo ładne, jestem z nich bardzo zadowolony. Życie bez pomidorów nie ma sensu. No... Racja, racja. A, powiedz ludzi może na początku ile lat uprawiasz. No, a, tu, a tu czosnek się suszy. No, ile lat uprawiasz te pomidory? No, pomidory to w zasadzie zawsze jakieś mieliśmy. Jako dziecko też pamiętam, zawsze moi rodzice mieli w ogródku pomidory. No i z, nie wiem, od kilkunastu lat, jakoś tak mniej więcej, tak mam, że z roku na rok zawsze te kilkadziesiąt krzaków. Ale skąd ta motywacja w tym roku, żeby robić takie nowe konstrukcje? Czy, czy to jest nowe podejście? Nowe podejście, bo tak, w ogóle chciałem mieć większy tunel, to już się od paru lat zbieram, ale myślałem, żeby go zrobić tak zwany. Hubhaus, yy, po prostu łuki żelazne i na to naciąga na folia. Ale jak zacząłem to liczyć, kalkulować, ta jest bardzo droga. No i myślałem, myślałem, jak to zrobić taniej, jak to zrobić taniej. No i z Łukaszem takżeśmy gadali, i on mówi: słuchaj, widziałem, że ludzie robią na słupach betonowych. Yy, to chyba jest najtańsze i, i najbardziej wytrzymałe. No i przeliczyłem sobie, ile te będą kosztować słupki betonowe. No i faktycznie. Yy, no i to jest takie wszystko metodą gospodarczą tu przeze mnie zrobione, sam to zbudowałem. Yy, ojciec mi tylko pomógł poobrzynać to drewno na kraj Zedze, ale drewno jest yy, własne, więc też mnie nie kosztowało. Yy, nawet nie korowałem, bo korowane jest tylko z jednej strony. Jak tu jest z jednej strony obrżnięte na kraj Zedze, to już z drugiej nie korowałem, bo wychodzę z założenia. Że przeschnie na tyle, żeby, żeby tu korniki nie wchodziły. Zresztą już nieraz budowałem różne rzeczy w ten sposób i to daje radę. No i słupy są wywiercone wiertnicą, otwory w ziemi. Na pół metra słupy betonowe wpuszczone, bo te słupki to są 2,30, więc on jest, on jest tyle w ziemi. I każdy taki słup waży 50 kg, więc wiatr tego nie porwie. No tunel ma 4 metry na 13,5, tak żeby 14-metrowa folia wyszła z zapasem. Oto tyle zapasu było folii. Na jesieni zrobię tu jeszcze drzwi z jednej i z drugiej strony, ale ponieważ no, moja koncepcja była taka, żeby tu był pełen przewiew przez lato, więc teraz tych drzwi nie robiłem, bo pomidor musi być wietrzony. On musi szybko obsychać z rosy i musi, jeżeli wieje wiaterek, pomidor jest wiatropylny, to się lepiej zapyla, bo wiatr porusza krzakami, i, I się kwiaty zapylają, i jest wtedy więcej owoców. Więc jest otwarty cały czas z jednej i z drugiej strony. No i faktycznie pomidorom to służy, bo z góry na nie nie kapie, nie cierpią od zarazy, są super zdrowe, bez żadnych oprysków, bez niczego. No i co jeszcze jako ciekawostka, na jesieni trzymałem tu gęsi. Więc nawożenie było załatwione przez gęsi na jesieni, potem było tu ześcielone e, tą folią taką kiszonkarską, co tu leży na ziemi, tym żeby nie rosła roślinność, wtedy życzownice pracują sobie i wciągają ten cały materiał, który gęsi zostawiły w głąb profilu. No i w ten sposób było zatwione nawożenie. Plus jeszcze nawożenie mam e, odciekiem z werniką postownika, czyli biohumusem Roślinczanym z wodą, mam werniką postownik z życzownicami. No i ten soczek od tych życzownic roślinczany z wodą 1 do 10 i popiół z pieca, taki z drewna, jako nawożenie mineralne. No i to wszystko. I żadnych oprysków niczym tego nie traktuję. I jak zaraz zobaczymy, super zdrowe są w ogóle, jak na razie. No też jest sucho. One też ładnie rosną i nie chorują, ponieważ jest sucho. Pomidor lubi mieć od spodu mokro, ale żeby krzaki, żeby liście były suche. Jasne, idziemy na wycieczkę. Idziemy, idziemy na wycieczkę. Zapraszam. No bo ile odmiany mamy tutaj? Około 15 odmian, no będę po kolei o nich opowiadał. A skąd masz te nasiona? No mam, bo mam, jeszcze z dawnych czasów mam je, bo w tym roku nie wolno jest e, takich... E, e, ja po prostu miałem te nasiona, mam od lat, powtarzam, zbieram sobie sam. To to jest nie... własne. Własne, z, własne, z własnych nasion. No. Bo niestety od stycznia tego roku mamy takie nowe prawo, że nie wolno sprzedawać nasion takich amatorskich, nie wolno ich udostępniać, wprowadzać do obrotu w żaden sposób. Musi być paszport roślin yy, na każdą jedną odmianę. To jest dosyć kosztowna sprawa. No i trzeba być certyfikowanym sprzedawcą materiału siewnego, żeby sprzedawać nasiona. Więc ja na szczęście mam, bo sobie sam zbieram od lat. Więc jeszcze mam z czasów, kiedy. E, kiedy nie było te, tej regulacji, tego przepisu, i można było kupować nasiona amatorskie w olbrzymiej ilości, bo są setki albo może tysiące odmian pomidorów i one się łatwo krzyżują, więc ciągle powstają nowe. I niesamowite bogactwo jest odmian, niestety, jakby ten przepis ukrócił możliwość uprawy takich e, odmian. Więc kto, kto ma jeszcze z dawnych czasów, to ma w tej chwili, a kto nie ma, to już teraz nie może kupić. Ale cieszymy się tym, co mamy. Od brzegu tutaj mam maliniaka, kiedyś, ale to było dawno, z 10 lat temu, kupiłem na aukcji Allegro od pani nasiona pomidora. Ona powiedziała, że to jest stary pomidor, maliniak, ona ma te nasiona od sąsiadów, którzy uprawiają go od kilkudziesięciu lat już. No i piękne są te maliniaki, to jest stary polski maliniak, zupełnie inny niż te wszystkie malinowe pomidory, które w tej chwili kupuje się. Rekordziści, kiedyś zebrałem owoc, który ważył 0,7 kg. Taki był, taki, jak talerz. Bardzo są duże, mięsiste w środku, bardzo pyszne. Zaraz będziemy je w ogóle, albo może od razu będziemy zbierać. Ja biorę, wezmę koszyk. No, dlaczego nie? Jestem, jestem, zaczynam być trochę głodny, Grzegorz. No, przejdziemy się, najpierw je zerwiemy, obejrzymy, weźmiemy sobie najładniejsze, a potem sobie popróbujemy, jak one smakują. Jasne. O. Maliniaka jednego i drugiego. Więc to jest Twój najlepszy rok, kiedy chodzi o uprawę pomirody. Tak, no znaczy, oczywiście miałem takie ładne pomidory, ale nigdy nie miałem ich tyle. No bo tam mam taki mniejszy tunelik. Na no, tu wchodzi w tej chwili, tu jest 90 krzaków. Gdyby były do końca, no to by weszło jakieś 120, powiedzmy. Ten tunel. No i dosyć rzadko one rosną. W rządkach rosną no tak co tyle, powiedzmy co 30-40 cm, ale są tylko trzy rzędy. Zrobiłem, tu spokojnie weszłyby cztery rzędy pomidorów, ale zrobiłem trzy, ponieważ wygodnie jest tu pracować. Można jeździć taczką środkiem, więc nie trzeba się przyciskać, można się obrócić, więc szybko się bardzo tutaj pracuje i no, no, wszystko idzie sprawnie, jeżeli można się obrócić. No i też one się wentylują. Jeżeli nie są w ścisku, to są zdrowe, bo je po prostu szybko obsychają wieje tutaj wiaterek. Idziemy dalej. Więc tutaj mamy Maliniaka i dalej od tego drewienka zaczyna się Oxhard, czyli wolę serce. To jest takie niewielkie wole serce, ale jest bardzo, bardzo smaczne. I to jest też pomidor bardzo dobry na przeciery, bo on jest mięsisty i dosyć suchy, i słodki. No, to jest wolę serca. Do, od tego drewinka do następnego parę krzaków. Następny jest taki pomidor. Jest tała grupa odmian o nazwie Brandywine. E, to to mi się pomyliło i to jest jeszcze jeden maliniak chyba tutaj. No, to jest malinowy, jeszcze jeden. To też go zerwiemy, bo się e, powinien tam rosnąć za tamtą. E, no, pomyliłem po prostu sadzonki, posadziłem go. Kiedy ta skóra pęknie. Co to znaczy? Jak jest o, pęka na ogół, wtedy kiedy jest mm, wilgoć, zawsze jakieś rosy. Także to mm, generalnie. No i są pomidory, odmiany, które pękają bardziej, i są takie, które pękają mniej. E, jak szybko rośnie, to czasami pęka, ale to takie, to są pęknięcia, które pozarastały. No i dobra, i tutaj mamy taką odmianę Brandywine, ale ich jest wiele. I to jest Brandywine White. Pomidor biały. Pierwsza są białe pomidory, jeszcze ich nie jadłem. Te są najbardziej dojrzałe, to weźmiemy. Bo są żółte naturalne. Tak, ale prawie że białe, bo jeszcze żółte mam po drugiej stronie. Jeszcze mam takiego o wdzięcznej nazwie Hillbilly. Też amerykańska odmiana. O, jaki piękny. To jest pomidor biały. No, i tu mam kilka krzaków tych e, Brandywine White. No i dalej jest taki pomidor Blue Chocolate. On jest niebieski, fioletowy, taki prawie że granatowy. Ale jak dojrzewa, to się robi czerwony od dołu. I to są pomidory późne. One najpóźniej dojrzewają z tych, co ja mam. I też najdłużej trwają na jesieni aż do mrozów. Ale może już któryś, no ten już taki zaczyna. On, jak będzie całkiem dojrzały, to będzie bardziej takiego koloru. Eee, on jeszcze nie jest do końca dojrzały. No bo one są takie właśnie późne, ale tu jeszcze chyba jakiś jest. O, ten jeszcze. I ten. Te są. Ładne. O, te są dojrzałe. Tak wyglądają dojrzałe zupełnie. I one są takie o tej wielkości. I one są bardzo bogate w smaku. Są takie po prostu kwaskowato-winne i słodkie jednocześnie. Po prostu bardzo, bardzo ten smak jest bogaty, takie nasycone są. To to jest Blue Chocolate. A tutaj mam odmianę Antrabis German Green się nazywa. I to jest pomidor zielony. W pełnej dojrzałości, jak jest bardzo dojrzały, to się zaczyna przebarwiać na żółto. Ale generalnie takie zupełnie zielone można jeść i one są bardzo smaczne w takiej postaci zielonej. Pomidor zielony. O, ten to już w ogóle pęka, już jest tak dojrzały, że... Że aż praktycznie przejrzały. A tutaj jest pomidor, który się nazywa Kiszmisz. Taki jestem z niego średnio zadowolony, bo to jest po pierwsze pomidor samo kończący. To znaczy, zawiązuje ostatnie grono i już dalej nie rośnie, ale jest bardzo, bardzo smaczny, więc tego kiszmisza też weźmiemy sobie. Wszystkich pozbieramy, żeby mieć do próbowania. Bo, jakie są zasady, kiedy chodzi o dystans między każdy... To zależy, jak je się prowadzi. Ja je prowadzę na jeden pent. Można na jeden, na dwa albo na trzy. Na trzy to w ogóle nie polecam. Na dwa można się ewentualnie zastanowić. Ale wydaje mi się, że lepiej mieć więcej krzaków i prowadzić je na jeden pęd. No i co 30-40 cm mogą rosnąć. Tylko na no odstępy między rzędami powinny tak rosnąć, żeby się wentylowały. Żeby nie, nie mogą rosnąć w ścisku, bo wtedy są mm, narażone po prostu na choroby wszystkie grzybowe. No i następny nazywa się Blue Core. Czyli niebieskie serce i on też dojrzewa później, chociaż jest prawie zupełnie czarny, ale może jakiś znajdziemy, który już... A nie, ten jest już dobry. I one są takie fajne, bo a -a. są z takim czubkiem. A w ogóle pomidory czarne są najbardziej yy, yy, pożyteczne dla zdrowia. Naprawdę? Dla Dlaczego? Tak, bo zawierają najwięcej antyoksydantów. Ten czarny barwnik, taki ciemny. Im ciemniejsze, tym zdrowsze. Tym bardziej pożyteczne. O, jeden mi się... A w środku jest taki jaśniutki. A zaraz jeście. Mmm. Ten już jest dobry. Ten dobry. Ten dobry. No, idziemy dalej. Tu jest Auria. Auria jest pomidorem przecierowym. I jakoś ona słabo rośnie w tym roku. Ale dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Bywało lepiej z, e, z aurią z sarnowskim, To takie typowo przecieradła. Ale generalnie są tak e, mało. Powinno być Powinny większy? być większe i powinny bo, być więcej. Bo to są może. Większy. O przynajmniej takie. Aha. No ale może one jeszcze, one jeszcze rosną, 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 do rosną do sufitu. E, może będą po prostu trochę później. Dobrze, za Aurion następny jest. Tutaj mam etykietkę Czarny Książę. Black Prince. I to jest pomidor bardzo smaczny. To jest też z grupy ciemnych takich no nie jest tak zupełnie czarny, ale, e, ale już się nazywa, że to jest pomidor czarny. On wygląda tak, taki ma kolor. I to są przepyszne pomidory. Bardzo je lubię. No, będzie pełny, bo ja myślę, że inny film będzie. A tutaj? O tym, jak chować, schować to wszystko? Tak. A tu mamy yy, Trublek Brandywine, czyli to jest taki Brandywine najbardziej podstawowy, ciemny, prawie że czarny. Weźmiemy tego największego. O, tak wygląda Trublek Brandywine. No, jak serce, czy coś? No. To są bardzo takie winne, one są w smaku. To jedne z lepszych pomidorów w ogóle są. I z tym kołnierzem takim zawsze, to się nazywa kołnierz. Nierównomiernie się wybarwiają. To te dawne pomidory, dawne odmiany pomidorów właśnie się nierównomiernie wybarwiają, mają kołnierz. Jak znajdziesz gdzieś na straganie pomidory z kołnierzem, to warto kupować, bo w pewnym momencie wynaleziono odmianę pomidora, która się wybarwia cała. I z punktu widzenia handlowego było to bardzo ważne, bo one naraz dojrzewają. I ten gen był powielany tak intensywnie, że w zasadzie od tego czasu, kiedy wynaleziono tą odmianę pomidora, to wszystkie przemysłowe, te takie produkcyjne odmiany pomidorów mają już ten gen. Więc jeżeli pomidory yy, mają kołnierz, to znaczy, że jest to stara odmiana, taka przynajmniej kilkudziesięcioletnia. Dobra, idziemy dalej. I tu jest bardzo ciekawa odmiana. Która się nazywa Barry's Crazy Cherry. I one są malutkie koktajlowe pomidorki. Z, to jest pomidor typu Multiflora, w takich olbrzymich gronach. Zobacz na to grono, jaki ono jest wielkości. To jest jedno grono. Widzisz? Aha. Tylko tu się słabo pozapylało. No ale tu te pierwsze. O co? Patrz, ile tu tego jest. I one są drobniutkie, malutkie, ale są absolutnie przepyszne. I są też prawie że białe. No, oczywiście, one dopiero zaczynają dojrzewać. To jest tak naprawdę dopiero szczyt pomidorów, dopiero będzie, bo to te dolne grona dojrzały. No, idziemy teraz dalej. Ostatni rządek. <śmiech> <śmiech> Tutaj mam jednego z moich ulubionych. Eee, amerykańska odmiana hillbilly hillbilly to jest taki nieokrzesany wieśniak <laughs> eee, i nie wiem skąd ta nazywał u tego pomidora, że może tak wygląda wielokolorowo, on się tak zawsze przebarwia eee, trochę taki jest może taka jak rednecka opalenizna taka i on w środku jest wielokolorowy taki żółto pomarańczowy i one są bardzo, bardzo słodkie to najsłodsze z pomidorów, które, które mam w uprawie. I to jest pomidor typu bewsztyk, taki duży, mięsisty. O, to tyle wrzucimy do koszyka, te. No, pomarańcze. Jak pomarańcze. To są wspaniałe, naprawdę absolutnie wspaniałe pomidory. No i tutaj... To jeśli chodzi o smak, to chyba, no nie wiem... To, to, to są to samo. Tak, będziemy je zbierać i przerabiać na przeciery, część zjadać na bieżąco, resztę wszystko na przeciery. I to jest mój, jeśli chodzi o smak, nie wiem, chyba numer jeden, Chiroki nazywa się. I to autentycznie jest odmiana e, wyhodowana przez e, e, Indian, ludzi z e, narodu Iroquois, e, nie wiem, 150 lat temu, mniej więcej wtedy. Faktycznie ich wynalazek i... Powszechniło się, no jak widać nawet w Polsce, jest obecny i są przepyszne. One dosyć mocno pękają i też są to ciemne pomidory, takie o, są bardzo, bardzo smaczne. Też są takie winne. On zawsze pęka, zawsze ma taki kołnierz, nieregularnie dojrzewa i ma winny, winny taki smak, bardzo, bardzo dobry. Wódz może być tylko jeden. A sadziłeś to najwięcej, bo to jest twój ulubiony. Tak, i chyba tego mam najwięcej z tego powodu właśnie, że go tak bardzo lubię. No i dalej mamy... E, tutaj też jest Ciroki. A tutaj jest taki pomidor, który się nazywa Gargamel. I on jest wielokolorowy. I też właśnie pięknie podejrzewały. Są po prostu... E, piękne. No i też, jak wszystkie, wszystkie pomidory kolorowe i ciemne, są bardzo smaczne, mają taki głęboki winny smak. Bogaty taki. Ten jest piękny, co? No. No i tu się zaplątała jedna, jeden krzaczek, bo to są gruntowe. E, żółta gruszka, yellow pear, koktajlowy pomidorek. No dopiero zaczyna dojrzewać no ciekawy kształt bardzo smaczne, no, słodkie są słodkie i takie mięsiste eee, no i na końcu mamy jeszcze jeden eee, tutaj ten e, barys crazy cherry to jeszcze oberwiemy to co dojrzałe o takie malutkie pomidorki ale przypyszne są eee, no i to tyle mamy tutaj tych odmian no fajny więc jest też. No. no i jak wygląda taki koszyk? No. Robi to wrażenie? No. To weźmiesz sobie do domu. Tak? Naprawdę? No, dostaniesz trochę. Pomidory przyszły do nas z Ameryki i chociaż no, znane są od kilkuset lat Europejczykom, to tu u nas w Polsce wcale nie, da, nie, nie, nie od tak dawna. I ja znam jeszcze ludzi. Którzy na przykład nie jedzą pomidorów, bo nie lubią. Mam takiego znajomego tutaj w okolicy, który mówi, że nie przełknie, po prostu mówi, nie jest w stanie, to jest tak niedobre dla niego. Jest to jakiś relikt dawnego smaku, ale na przykład e, e, moja teściowa opowiadała mi, że jako dziecko pamięta, jak e, u nich na wsi pojawiły się pomidory. E, po raz pierwszy e, ktoś skądś przywiózł i ludzie sobie powsadzali. I dzieci zrywały je i bawili się tak, że rzucali nimi o drzwi doły, bo one się tak fajnie rozpadały, bo to było niejadalne. Psik, Kot się już czai tutaj na nas, bo to było niejadalne, to było tak nieprzyjemne w smaku dla wszystkich, bo pomidor wygląda jak owoc. Wszyscy się spodziewali, że będzie słodki, a on jest słony, ma dużo minerałów, zawiera. Jest, pomidor jest naturalnie słony, trzeba się do tego smaku przyzwyczaić. No ale w tej chwili, po kilkudziesięciu latach, po stu latach, powiedzmy obecności pomidora w Polsce, już tak się wszyscy przyzwyczailiśmy. No dla mnie życie bez pomidorów nie ma sensu. Ja jak w sezonie, tak jak teraz, jem około kilograma dziennie na świeżo, cały czas jem, eee, uzupełniam niedobory fosforu, potasu, magnezu, po prostu jem pomidory non-stop, głównie jem pomidory. No i robię przeciery na całą zimę. My musimy mieć, tak jak wiem, 20-30 litrów, powiedzmy, minimum i wtedy, jak nie ma pomysłu, co zrobić na obiad, no to robimy sobie pomidorową na gęsinie na przykład. Ale dlaczego są tak wielu odmiany? Czy to jest produkt natura, czy ludzie inżynierują te nowe odmiany? Jak to wygląda? Nie no, ludzie tworzą te nowe odmiany. Pomidory jest w ogóle rośliną, która się bardzo łatwo krzyżuje, przepyla. Jeżeli mamy odmiany utrwalone genetycznie, no to one już się tak wzajemnie nie przepylają. Ale i tak zawsze jak mam na powiedzmy setkę 150-200 krzaków, to zawsze mam jeden albo dwa krzaki, które są nietypowe. Jest to jakiś mieszaniec. No a hodowcy specjalnie krzyżują, przenoszą pyłek ręcznie z, jednego, z jednej odmiany na drugą, potem zbierają te nasiona w celu uzyskania jakichś e, ciekawych odmian. Także to, się, to, to, to robią ludzie specjalnie. To się robi bardzo łatwo i jest bardzo wielu e, takich amatorskich hodowców pomidorów, którzy szukają nowych odmian. Taką odmianę się rejestruje, wymyśla jakąś nazwę, tak jak na przykład Barry's Crazy Cherry, e, czy chociażby Chiroki. No Chiroki już jest starą odmianą, bo ma ze 150 lat. Ale kiedyś miałem na przykład taką odmianę pomidora San Marzano. To jest najsłynniejsza włoska odmiana pomidora. Pierwszy pomidor, który był takim kultowym włoskim pomidorem, z którego oni robili przeciery. I pierwszy taki uprawiony na szeroką skalę, który taki typowo, typowo przecierowy. A historia jego jest taka, że król Wenecji otrzymał w prezencie od króla Peru krzaczek pomidorów. Które zostały z Peru, z Andów przywiezione. I to jest ta odmiana, i okazało się, że ona bardzo dobrze rośnie ee, we Włoszech. W szczególności te uprawy przyjęły się e, w okolicach wyzwiusza, na glebach po prostu utworzonych na popiołach wulkanicznych. On świetnie rósł, pięknie owocował i miał wspaniały smak. <laughs> Więc to są i takie odmiany, które są mają kilkusetletni rodowód i jakby opisaną historię. I miałem go tu kiedyś w uprawie, ale w ogóle nie chciał rosnąć. Tu w warunkach e, tych moich miejscowych on się w ogóle nie udaje. Tam bardzo niewielkie krzaki, mało owoców, takie malutkie te owocki. I znajoma tutaj w sąsiedniej wsi też tego San Marcano sobie gdzieś y, y, kupiła nasiona i tak samo marnie rósł. I byłem u niej w zeszłym roku, bo w zeszłym roku mieliśmy mało pomidorów, więc y, na kupowałem od niej i rozpoznałem go, mówię: O, a to San Marcano. A on mówi: Tak, 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 ale to w ogóle nie chce rosnąć. Ja mówię: No właśnie, u mnie też w ogóle nie chciało rosnąć. Więc no, przez lata postępowałem w ten sposób, że zawsze kupowałem, jak jeszcze można było kupować nasiona, to kupowałem co roku ileś tam nowych odmian, i zawsze tam dwie, trzy fantastyczne, a dwie, trzy takie marne, to rezygnujemy z nich. Także, także pozostawiałem sobie te, które po prostu rosną, plonują, nie chorują. Przypominaj, ludzie, że to wszystko było zrobione bez chemii, bez. Zero, zero, tak. Nawozów, tak, tak, to. W naturalnym mhm. sposobem. Tu gęsi załatwiły nawożenie. Aha. A czy myślisz, że no, jaki by był efekt, jeżeli był sztuczny nawóz? Nie wiem. Ja jestem absolutnie usatysfakcjonowany takim planowaniem. Nie wiem, czy można by to jeszcze podgonić jakoś bardziej nawozami sztucznymi. Ja myślę, że w tym momencie w naturalny sposób. Uzyskuje optimum planowania. Jest świetnie. Zobaczymy jeszcze, jak się będą zawiązywać następne. A czy tak? Generalnie wzrost jest super, zdrowotność jest super. Jedyne, co tu można by troszeczkę poprawić, to zawiązywanie owoców. Ale na to się. A co to znaczy? Są kwiaty i powinien się ten kwiat zapylić i zawiązać owoc. Nie wszystkie kwiaty y, nigdy się w 100% owoców nie zawiąże, ale mogłoby się zawiązywać trochę więcej. Może być to obecność owadów, które wspomagają to, no albo, y, albo jakieś jeszcze nawożenie mineralne trochę. E, mogłoby być, no ale to zawsze można coś tam dociągnąć, e, no. zrobić troszeczkę lepiej. Na pewno nie jest tak, że gdybym używał sztucznych nawozów, to byłoby tu dużo lepiej. Jest bardzo dobrze w ten sposób. Nie widzę potrzeby robienia tego inaczej. Ja tylko obrywam zainfekowane liście. Zwykle te najstarsze liście, te na dole e, tam zwykle się coś pojawia. Ja je po prostu usuwam. Usuwam te liście od razu, jeżeli widzę, jakieś plamki, że coś, obrywam dolne liście. Ale tu w tym tunelu nie ma nic na razie. Zero jest porażeń. No ale w żadnym krzaku. Także na razie jest ekstra. Zobaczymy jak będzie później. No na pewno się troszeczkę coś gdzieś pojawi, jakieś infekcje grzybowe. Ale to dolne liście się obrywa i za miesiąc to powiedzmy do tego miejsca nie będzie liści. I tu tylko od góry będą. No i tak już to zostawię. Już potem nie będę ich przerywał. Żeby te góry im ładnie rosły. To może na którymś tu pokażę. Usuwamy wilki. Wilk to jest... O, tutaj na przykład dobrze widać. Rośnie sobie liść. I w kącie liścia wyrasta wilk. To usuwamy. I zostawiamy tylko główny pęd. To jest wilk. O. Który go przeoczyłem wcześniej. Oto takie rzeczy usuwamy, chociaż on już zawiązał tu kwiatek, ale chcę, żeby cała siła szła w ten pęd główny. No i mniej więcej od tej wysokości już daje im spokój, niech sobie rosną spokojnie. Niektórzy ogławiają w sierpniu pomidory, tu ucinają, żeby dorastały yy, te wszystkie, yy, chociaż to, no właśnie, to co się obrywa lepiej jest wynosić poza tunel, żeby właśnie nie rozwijały się choroby. Jak obrywam liście, to jadę tu taczką i wszystko wrzucam do taczki. A czy chcesz powiedzieć coś o ten drut? Bo dużo osób mają tej patyczki. W tak, one. też tak robiłem, ale o, tutaj jest jeszcze wilk, którego trzeba wyłamać, taki duży. Ale ten drut jest lepiej, w Daniel. Według mnie, o, to też. Eee, lepiej jest tak, wygodniej mi jest, eee, jest w ten sposób. No i sznurki się wiąże do tego drutu, naciąga. W, w tunelach to zawsze tak się robi po sznurkach. No i można za tym pomanewrować, podciągnąć go do góry, albo na przykład jak już nie ma dolnych gron, jak już nie ma dolnych gron, bo są zebrane, to można odwiązać ten sznurek i go opuścić, żeby był niżej, bo na to jest skogoła łodyga, ona może się zgiąć. Nawet niektórzy robią taki patent, że tą łodygę przesypują ziemią i się ukorzenia tam i rośnie sobie dalej. No i tu jest taki specjalny węzełek do wiązania. bierze się tak, możesz to pokazać też. Tam zaplatamy w ten sposób, a tu się robi tak i tak. O! Dobrze. Masz coś więcej do powiedzenia? Ja bym już je zjadł chętnie. Popróbował. Ja tak. No dobrze, teraz czas na degustację, oczywiście. No tak, no bo bez. Po co, po co to uprawiamy? Żeby to jeść? Życie bez pomidorów e, nie ma sensu. <laughs> no chciałem. Tak, no i przede wszystkim chciałem je poprzekrawać, pokazać, jak wygląda miąż. O, tutaj na przykład. To jest pomidor Hillbilly e, typu bewsztyk, taki żółto-pomarańczowy. Niektóre mają więcej tego pomarańczowego w środku i on jest bardzo słodki. Także proszę bardzo, to dla Ciebie. No, chętnie. A ja to palcami. Mm. No, ale ten smak jest dobry. To jest czarny książę. One są już bardzo, bardzo dojrzałe. Proszę bardzo. Ten jest bardziej winny. No. Prawda? No, na pewno. Dobrze, a teraz przekroimy zielonego, który jest już tak dojrzały, że aż prawie cieknie z niego sos. O, ciekawostka. On w pełnej dojrzałości wygląda tak. On jest tak dojrzały, że już praktycznie się rozpada w palcach. A jest cały czas zielony. Ale to jest luksus. No, zupełnie inny. Nie wiem na, nawet jak opisać, bo ale jest tak ciekawy smak. No, a białego jeszcze nie jadłem w tym roku. Zobaczymy jak ten biały. No, o, ładny, prawda? Myślę że taki plaster na kanapce, to robi robotę. Mamy tu jeszcze chlebek. Domowy sam piekłem oczywiście, bo nie kupuję chleba. Mozzarella, także często się kanapeczka jakby coś z pomidorkiem. No dalej mamy tego białego pomidora, proszę ten? bardzo. No. Mm. No. A ten jest bardziej kwaskowaty, ten biały. Zupełnie inny, bardziej kwaskowaty. A to teraz dla odmiany zawsze jak smakuje żółta gruszka. Naprawdę to jest wyjątkowy... A wspaniały są. Wspaniały i luktusowy, żeby sp sprawdzić tyle różnych odmiany na raz nigdy nie miałem taka okazję. A to jest ten Pomidor Gergamel. Pół dla mnie, pół dla ciebie. No. Trochę jak nektarinka. Mhm. Też dobry, ten aromatyczny. Mm. To jest y, malutki pomidor koktajlowy Barry's Crazy Cherry. I dla mnie on ma smak taki lekko jakby dymny, troszkę jakby był wędzony. Niejedni wielkie te pomidorki są, takie bardzo jasne, prawie białe i. Mm. Bardzo smakowity jest. Jest taki. No naprawdę. Doskonały. Ja trochę brakuje słów, jak opisywać ten smak. Trzeba mm. po prostu spróbować. jeść. No, Dobra, powiem, ja fedruję powiem, na przodku w naszym koszyku. Dobra, mam maliniaka. O, tak wygląda maliniak. No ja myślę, że już sam wygląd robi robotę, prawda? Smaku nie możemy w filmie przekazać, ale. A takie małe pomidorowe święto, co? No. No i to w Polsce wyhodowana odmiana. Maliniak zawsze dobry. Mm. No a to jest, to jest wole serce. Wole serce bardzo dobry jest na przeciery, bo on, o właśnie. Nawet ma takie puste tutaj przestrzenie w środku. Mało galaretki, mało nasion, kolekcjonerskich nasion oczywiście. A dużo miąższu i takiego suchego, więc jest mało wody. To, to, to są odmienne na przeciery. Takie na przeciery najlepsze są takie, które są właśnie suche. Suche i słodkie. Ale pyszne. Mm. Doskonały. No i to jest ten blue Quar z dzióbkiem. I ciekawostka, bo z zewnątrz jest prawie że zupełnie czarny. A w środku jest taki. To ja górę z szypułką, a z ogonkiem dla ciebie. Mm, ale jedząc te wszystkie pomidory. Uważam, że to jest skandal, że nie można rozpowszechnić takie typu pomidory, nie można sprzedać, nie, mo nie można, bo tylko można mieć u, u siebie, ale to jest coś, co powinniśmy podzielić, nie? Tak, oczywiście, że tak. To jest skandal. Znaczy, ja rozumiem uzasadnienie tego przepisu, a to jest auria. Tylko auria ma tutaj yy, taką plamkę. I one wszystkie mają, niestety, mi tak rosną. E, e, to są braki potasu głównie, e, tym się objawiają taką zgnilizną. No to trzeba odkrawać. No ta w tym roku średnio rośnie. Nie jestem zadowolony. Mogłaby być większa. A reszta świetnie. Mm. Ona... No to jest zupełnie inny smak. I są słodkie. I też są takie właśnie dosyć suche, też na przyciery pomidor. No ale to jest skandal, że nie można się wymieniać nasionami i nie można, nie można tych nasion sprzedawać, rozprzestrzeniać i uzasadnienie jest tego takie, że no, prawa autorskie dla odmian są chronione, że jeżeli ktoś wyprodukuje e, odmianę, żeby mógł czerpać po prostu zyski e, z, z propagowania tej swojej odmiany, którą, wy, mm, e, którą sobie wyprodukował, wyhodował. No ale to... Godzi we wszystkich drobnych takich hodowców, yy, tudzież amatorów uprawiających pomidory, i godzi w bioróżnorodność. Więc uważam, że trzeba by się zastanowić i może zrobić jakieś wyłączenie, że poniżej jakiejś ilości na przykład, albo jeżeli nie na sprzedaż, nie na handel, to wtedy wolno. A jest w tej chwili jeden przepis wrzucający mm, wszystkie uprawy pomidorów do jednego worka: duże, małe, wszystkie. Nawet jak na balkonie masz trzy krzaki, to też musisz się stosować i nie wolno ci kupić ani na aukcji, ani nigdzie. I wszystkie sklepy, które sprzedawały yy, nasiona pomidorów w olbrzymich ilościach, w setkach odmian, pozamykały się w tym roku od stycznia. Tylko ogłoszenie, że sklep jest nieczynny, ewentualnie jest tylko ekspozycja jako w kolekcja własna. Może to zostanie jakoś uchylone, no z wieloma przepisami dzieje się tak, że jednak na skutek protestów, czy ktoś tam z czasem przemyśli i, i zostają złagodzone, albo wprowadzona jest jakaś nowelizacja, no i tak liczę, że to się stanie i tym razem. Jeszcze został nam, jeszcze został Blue Chocolate, który też jest pyszny. Blue Chocolate, ale imię. O, i one są w środku ciemne, ciemna skórka w środku ciemne i są, proszę bardzo, i one są takie mocno winne. Mm. one będą jeszcze bardziej dojrzałe i jeszcze się wysłodzą, bo no, to są pomidory późne i one też bardzo długo trwają, aż do mrozów, aż do grudnia rosną. No, Już jest mało światła i już wszystkie pomidory kaput, a jeszcze ten zawsze jeszcze plonuje i na koniec w grudniu zbieram, czasem ścinam całe krzaki i zanoszę do domu, ten krzak sycha, a owoce powoli dojrzewają i jeszcze w styczniu jemy pomidory. Własne. A potem już nie jemy pomidorów i potem w zimie ja nie kupuję ich, bo jestem nasycony. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawe filmy o rolnictwie. I dzięki wszystkim wspierających przez Patronite to jest dużo pomóc, żeby robić taki typu filmu Grzegorz, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o twoje działania. Zapraszam was wszystkich oczywiście na moje social media, na moje kanały i na YouTubie, i na Instagramie, i wszystkie linki będą e, pod filmem e, w opisie. No i zachęcam wszystkich do uprawiania swoich własnych pomidorów, na przykład takich jak ten. No koniecznie, ale zobacz, jak to. To, tak, to było tak wspaniałe doświadczenie. Piękny rano. Dzięki Grzegorz. Zapraszam, zawsze jesteś mile widziany tutaj u nas. Do zobaczenia! Do zobaczenia.